niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, we wtorek, 15 tygodnia zwykłego, wspomnienie świętego Brunona, męczennika. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy bardzo mocne słowa Pana Jezusa, który mówi do miast opornych na naukę, miast, które się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozajn, biada Tobie, Betsajdo i biada Tobie, Kafarnaum. Dlaczego Pan Jezus mówi takie mocne słowa? Bo właśnie te wspomniane miasta miały możliwość spotkania się z Chrystusem, przyjęcia Jego nauki, ale odrzuciły, nie nawróciły się, nie zmieniły swojego życia. I te słowo biada tym miastom, to również biada tym, którzy poznali naukę Jezusa, którzy mogli się nawrócić, a nie uczynili tego. Ale to biada w stosunku do nas wierzących, do nas ludzi wiary, jest słowami pełnymi nadziei, że choć biedni jesteśmy, kiedy nie przyjmujemy Jezusa, kiedy nie przyjmujemy Jego nauki, kiedy odrzucamy Jego miłość, to mamy czas, aby się nawrócić. Tamte miasta się nie nawróciły i dziś, kiedy się jeździ do Ziemi Świętej, to ogląda się tylko i wyłącznie ruiny tych miast. Ale Jezus mówi te słowa po to, abyśmy no właśnie nie stali się jak te ruiny miast, ale abyśmy się przemienili, abyśmy jeszcze skorzystali z miłosierdzia, abyśmy jeszcze skorzystali z miłości Bożej. Zatem, kochani, nieustannie się nawracajmy, bo to jest potrzebne każdemu z nas, abyśmy no właśnie byli przy Chrystusie, abyśmy z Chrystusem otrzymali życie wieczne, abyśmy nigdy nie usłyszeli biada wam, bo choć byłem wśród was, nauczałem wśród was, dzieliłem się z wami swoim sakramentem, swoim słowem, to nie przyjęliście mnie. Kochani, prośmy miłosiernego Boga, prośmy Boże błogosławieństwo, aby dodawało nam siły do przemiany i nawrócenia swojego życia. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku z Panem Bogiem.